zakończenie remontu kanału Grunwaldzkiego, drogi wodnej łączącej przecież wielkie jeziora. Ta inwestycja dla nas jest bardzo ważna, bo to oferta turystyczna, oferta wakacyjna, gdzie wszystkich Państwa zapraszamy bardzo serdecznie na Mazury tutaj. Niezmiernie się cieszę tą chwilą, ponieważ wysiłki, które podjęliśmy ładnych kilka lat temu, mówię o kilku samorządów, które zawiązały współpracę z Wodami Polskimi, doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy otwierać przepięknie wyremontowany kanał, jeden z pięciu, który służy nie tylko i będzie służył nie tylko naszym mieszkańcom, ale przede wszystkim wodniakom i turystom, którzy do nas przyjeżdżają. To ogromny wysiłek ze strony wszystkich, bo pamiętam pierwsze dyskusje, pierwsze rozmowy, pierwsze wątpliwości, które powstały i taki skromny entuzjazm po pierwszych spotkaniach, że może jednak warto spróbować i może się uda. A to jest część wielkiego przedsięwzięcia rozwojowego dla obszaru funkcjonalnego Wielkich Jezior Mazurskich, który no, ma swoje szczególne miejsce w strategii rozwoju województwa. To przedsięwzięcie ma wartość 370 milionów złotych, z czego samorząd województwa wyłożył w ramach budżetu regionalnego programu operacyjnego 253 miliony złotych. Jesteśmy gotowi na współpracę nadal. Przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i mam nadzieję, że ta dobra współpraca przy tym przedsięwzięciu zachęci Wody Polskie do kontynuowania współpracy z nami.